Siema widzowie, witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry Kroniki Myrtany Simsy, wiadomo. Nie no, wiadomo w co gramy, chyba nie trzeba nikomu przedstawiać tej gry na tym kanale, bo nagrałem z 50 odcinków, a zresztą 50, 75. Widzowie, kontynuujemy sobie oczywiście naszą serię, troszeczkę zrobiłem sobie przerwę i nie nagrywałem, więc na początku musicie mi wybaczyć, ale możecie zostawić like, komentarz, suba, proste, jak trud. Więc grajmy widzowie. Mamy do wykonania kilka misji. Nie jest tych misji dużo. Mianowicie jest jedna misja Skrzydełko Czynuszka. Nie umiem jej oddać i dokończyć. W służbie jej królewskiej mości. Na przykład jest też taka misja. I to jest misja. Pierwszą sprawą jako wysłannik musi załatwić na Archoles jest znalezienie miejsca, gdzie będą mogli mieszkać jego ludzie. Grayson zaproponował mi intratną ofertę współpracy długoterminowa i przyjęcie może nie być takim złym pomysłem. No to jest jakby kontynuacja tej misji, którą będziemy robić teraz, czyli w ekstremalnych warunkach. Misja polega na tym, że mam odnaleźć grupę, zespół Inextremo i w poprzednich odcinkach mówiłem, że to są jakieś dziwne chłopy, co dziwnie wyglądają i to jest właśnie ta grupa. Za zadanie mamy podymić, nakrzyczeć, żeby oni też nakrzyczeli i zgarnąć ich do paki. Za kilka monet to ja nawet oblodzę chyba w tej grze, więc my robimy tą misję proste. Mamy poczekać do wieczora, czekamy do wieczora, no i podkurwiamy. Nie ma tu wolnego słowa na Archolos. Dziękujemy za tak liczne proste przybycie. Gramy proste, że proste. Do końca wojny i o jeden dzień dłużej. Pamiętajcie. Prawo jest dla ludzi, a nie ludzie dla prawa. Nie gódźmy się na ustępstwa. Walczmy o swoje. I tu musimy poddymiać. Prezes ze złym prawem dobrze mówi. Zawsze i wszędzie Robar drugi szkalowany będzie. Zawsze i wszędzie Robar drugi szkalowany będzie. Rozumiem wasze emocje. Nie dajmy się im ponieść. Pamiętajcie, że każdy z nas może coś zrobić dla królestwa. Kara musi być adekwatna do czynu. Czy człowiek w nędzy i desperacji zasługuje na najwyższy wymiar kary? Do Beliara z tym, co uchwalałem takie prawo. Nie będzie Robert pluł nam w twarz. Nie każdy przypadek jest... Nie będzie Robert pluł nam w twarz. Nie będzie Robert pluł nam w twarz! Nie wymawiajcie takich słów. Królowi należy się szacunek. Co więc możecie uczynić, drodzy mieszkańcy Archolos? Bunt, wolny Archolos, przeciwiać się, nie przestrzegać prawa? Przeciwiać się! Przeciwiać się! Tak, wyraźcie swoje obawy, wyraźcie swoje niezadowolenie. Razem stanowimy siłę! Co odpowiecie, szanowni mieszkańcy Archolos? Nie chcemy takiego króla. Śmierć zdrajcom Myrtany? Żądamy sprawiedliwości? No, nie chcemy takiego króla. Nie chcemy takiego króla! Nie nam wybierać naszego władcę. Walczcie o swoje. Wy tworzycie to królestwo. Dziękujemy wam, mieszkańcy Archolos. O. Z chęcią zagramy dla was. Chyba średnio poddymiłem. Ktoś nie chciał pogadać. No nic, w takim razie będzie trzeba chyba troszeczkę brutalniejsze metody tutaj przyjąć. Bo coś średnio poszło to poddymianie. Z nim w ogóle nie mogę gadać. Unicorn? Wspaniały koncert. Wspaniały koncert. Zawsze to miło słyszeć od naszej publiki. Ty z kolei wspaniale krzyczałeś. Nie mogę się w pełni zgodzić z twoimi hasłami, ale sądzę, że myślimy podobnie. Nie podoba wam się nowe królewskie prawo? A znasz kogoś, komu się podoba? Nie mówię o królewskich pieskach na posyłki. Słyszałem o ludziach, którzy zostali zmuszeni do niewolniczej pracy za zwykłe pomówienia. Królowi zależy jedynie, by miał kto kopać jego drogocenną rudę. Sprawiedliwość dawno przestała mieć znaczenie. Krytyka króla może się źle dla was skończyć. Dlatego jesteśmy ostrożni. Nie uśmiecha nam się praca na rzecz króla. Z drugiej strony szkoda, że nie możemy mówić o tym otwarcie. Moglibyśmy postawić na mocniejsze środki wyrazu. A gdyby trafił się ktoś, kto nie jest z wami związany i po cichu, mógłby wam pomóc? A znasz kogoś takiego? Mówiłem o sobie. Wybacz, ale nie bardzo mam zaufanie do ludzi należących do Araxos. Nie robicie nic, nie mając w tym interesu. Żeś o konfiskaty... O!
No właśnie. Słyszałeś o konfiskacie floty? Znakomicie wyszliśmy na tym dekrecie. Tak, i jednocześnie zadeklarowaliście swoją wierność koronie. Wybacz, ale nie widzę tu pola do współpracy. No to nic, będziecie torturowani niestety. Nie za dobrze poprowadziłem rozmowę z unikornem. Nie zostało mi nic innego, jak skorzystać z usług Huxleya. Gdyby mi się nie powiodło, w ostateczności mam odnaleźć Huxleya. Pracuję dla Graysona pod przykrywką pracownika stoczni. Czyli Huxleya znajdziemy na stoczni, powiadasz? No nic, no niestety, panowie. Jest jak jest. Ja tu pitos muszę zgarnąć. Chociaż w sumie, czy ja chcę takie zakończenie tego wszystkiego? Muszę mieć jedną słuchawkę jednak otwartą. Szczególnie jak jesteś sam w domu, trzeba kontrolować, czy się nic czasem nie dzieje, widzą. Wiadomo, więc tu coś, a może wybuchnie papier toaletowy i co zrobić? Robisz właśnie. Ale jestem cicho, co? Ale przynajmniej widzowie nie ma przesterów. Szukamy tego Huxleya, po dobra pracuje w stoczni. To mi wygląda jak tak zwana stocznia. Ja tak szczerze mówiąc chcę wykonywać tę misję, tak szczerze to nie chcę. W sensie, kurwa, chcę wykonać wszystkie misje, jakie są możliwe w tej grze, to chcę. Ale nie chciałbym ich, kurczę, za taką mowę, którą mówią, wpierdalać do więzienia. Ale chciałbym bardzo wykonać wszystkie misje. Natomiast szkoda, mam nadzieję, że będzie opcja taka, w której będę mógł sobie wybrać, czy ich oszczędzam, czy co z nimi robimy. Natomiast raczej wątpię, że taka okazja się wtedy nadarzy. Dobra, szukamy naszego zioma. Nie wiem, gdzie on się znajduje. To jesteś ty, pracownik stoczni, to jest podobno jak. W razie czego, widzowie, zawsze mogę ten odcinek zatrzymać. Proste? Oczywiście proste, że proste. Proste, że proste, widzowie. A widzę, że go tu nie ma. Huxley. Stój! Okej, ty strażnikujesz skrzynię. Huxley to jest ten ziomuś tutaj? Tu jeszcze ktoś jest. Nie, to zwykły obywatel, z tego co pamiętam. Obywatel. Dobra, widzowie, jak znajdę Huxleya, to dam wam info. O! Patrzcie, widzowie, to jak z nim gadam, to on takie coś robi. O! Jocie Krinco. Szukam tego Huxleya, myślałem, że to on. Barnabara? Co ty tutaj robisz? Stary, nawet nie wiesz, co mnie tu spotyka. Jestem Barnaba i całe życie mam pod górkę. Nawet chwila przyjemności mi się nie należy. A co się stało? Wyobraź sobie, że wygonili mnie z burdelu. Nie sądziłem, że kurtyzana odmówi mi usługi, gdy przypadkiem wspomnę swoją żonę. Co za tupet! Opowiadasz o żonie w burdelu? Musiałem się komuś wygadać. Tyle nieszczęść na mnie spadło. Opowiem ci o nich, ale nie z pustym żołądkiem. Zobaczę, co da się zrobić. Będę tutaj czekał. Misja nieszczęśliwy mąż, no dobra. Cała ta podróż to jedna wielka katastrofa. Całą drogę morską z Korini towarzyszyły nam deszcze i wichry. Nie zapomniałeś o czymś? Słuchaj, stary. Cała ta podróż to jedna wielka katastrofa. Całą drogę morską z Korini towarzyszyły nam deszcze i wichry. To już mówiłeś. Na domiar złego jednej nocy zauważyliśmy jakiś dziwny statek w oddali. Ci głupi marynarze sobie ubzdurali, że to albo orkowie, albo piraci. Nic więc dziwnego, że po zejściu na ląd spora część z załogi złożyła rezygnację. Kapitan ciężko to zniósł. Facet jest trzeci dzień pijany. Miałem nadzieję, że przynajmniej uda mi się sprzedać towar u Araxos, ale ten grubas Lorenzo odmówił kupna. Skrzynie są zbyt wilgotne. Jasne, że są wilgotne. Przepłynęły pół świata do jasnej cholery. Ale co z tym wspólnego ma twoja żona? Stary, ona jest jednym z głównych elementów tej lawiny nieszczęść. Mój ojciec i jego kumpel Torben wpakowali mnie w zaaranżowane małżeństwo. Moja żona Grita to jeszcze smarkula i do tego rozpuszczona. Ciągle tylko prosi o prezenty, biżuterię albo inne pierdoły. Zmusiła mnie nawet, bym nazwał Grito, statek jej imienia. Żeby jej zachcianki mnie nie zrujnowały, muszę organizować wyprawy morskie częściej niż kiedyś. Dla Torbena to złota okazja, by wciskać mi stołki i te cholerne skrzynie. Rozumiem, że wiele zmieniło się w twoim życiu, ale to nie powód, by zrzucać winę na żonę i żalić się ludziom w burdelu. Nie prosiłem o porady.
ale poproszę o co innego. Co takiego? Pożycz mi 100 sztuk złota. Słabo z tym stoję, a muszę kupić jakiś prezent. Bez obaw, jak będę kolejny raz... Mam ciekawostkę dla widza. Oddam ci z nawiązką. Tak myślałem, Grita to jest ta laska, która była winna 100 sztuk złota. Co ciekawe. I tyle, i mogliśmy o niej odebrać ten dług. I chyba 100 sztuk złota była tego winna. Tak, winna 100 sztuk złota kupcowi Mateo i my ten dług odbieraliśmy. I to jest Grita i coś jeszcze jest Grita, Mateo i Grita. To jest ktoś inny chyba. Jest jakiś Torben i Grita. Torben to też był jedna z postaci Gothica, więc mamy tutaj nawiązankę do Gothica. Oryginalnej jego wersji. Trzeba było nie wydawać złota w burdelu. Stary, nawet mi nie przypominaj o tych oszustach z mrocznych tajemnic. To ja jestem poszkodowanym w tej historii. Proszę, pomóż! Pomóż dla widza. Dla widza. Dałem ci jeść. To powinno ci wystarczyć. Spodziewałem się, że nie mogę na ciebie liczyć. Zupą nie kupię pamiątek, ale przynajmniej nie będę głodny. No i wszystko, no misja zakończona, tak. No dobra, no co widzowie, szukam Hexleya nadal. Ni chuja, go nigdzie nie ma, to może ty jesteś. Stój, nie masz tu czego szukać, odejdź. Mówię o... sam ty... Nie, no żartowałem, no kurwo jebana. Alarm! Ja pierdolę, teraz pół miasta mi alarm będzie krzyczeć. No przecież... A, przestań. Alarm. Chciałem zobaczyć, jak raz zareagujesz, tak? Szybkość reakcji gwardzistów królewskich. No teraz mnie będą cały czas jebańcy gonić. Ja widzę Hexleya. Hexley. Proszę się nie... No gdzie jest Hexley? No, co ty robisz, debilu jebany? Jak my współpracować mamy? Nie, no kurwa. Zdradziecka jeszcze na dodatek. Będzie mnie napierdalać mieczem. Pojebany chłop. Widzisz, że jego metody są nietuzinkowe. Pojebane są. I co wie, wywalam złoto, żeby mnie nie okradł. Mam nadzieję, że mnie też nie zabije. Gdzie jest złoto tutaj? Halo? Kurwa, co się dzieje na tym odcinku? Gdzie jest złoto? Złoto powinno być na samym dole. Nie widzę tu złota. A, bo mam 76. A dobra, to weź sobie te 76. O, miałem mniej, kurwa. Hexley. Gdzieś ty teraz polas. Stój. Nie. Gdzie ty jesteś? Hexley. Nie. Proszę. Zaraz się okaże, że jesteś, kurwa, pod teksturami. Nie, 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 nie. Hexley. Proszę. Dla widzów. No, i co wie? Alarm! A tam biega debil jebany. Słuchaj. Dobra, masz mnie zabij, znaczy pobij. Oni zrobią. Chyba, że ja ciebie też mogę. Ej, mogę cię pobić. Dobra, posłuchaj mnie. Zmiana, kurwa, taktyczna. Tyk. Odłóż broń! No ale czemu mnie w 15 napierdalasz? Czemu przestępstwo zostało zgłoszone? Czemu ty jesteś taki do pizdy, panie strażniku? Czemu nie mogę zabić strażnika? Co tu się dzieje, widzowie? Dobra, widzowie, podejście numer 2. Hexley. Co tam u ciebie? Czym się zajmujesz? Podobnie jak wszyscy gwardziści, dbam o to, by wysłannik królewski był bezpieczny. Mam nadzieję, że nie będziesz mi w tym przeszkadzał. Grayson mówił, że jesteś człowiekiem od trudnych przypadków. Bardzo trudnych. Szkoda, że twoja mała prowokacja się nie powiodła. Ze zdobyciem zaufania Unicorna też ci kiepsko poszło. No nie dało rady. I nie wystarczyło. Tylko dlatego ze mną rozmawiasz. Podobno masz swoje sposoby, by osiągnąć to, czego chce Grayson. Znasz sprawę? Znam. Jego ekscelencja wdrożyła mnie w temat wraz z Eurikiem. Nim zaczniemy, powiem ci coś jasno. Wiem, że nie możesz sobie pozwolić na popsucie tego zadania. Dlatego wiedz, że nie spodoba ci się to, co będę robić.
Jeśli zaczniesz kwestionować moje metody, nasza współpraca się kończy. Sam doprowadzę sprawę do końca. Skoro tak stawiasz sprawę, może będzie wybór, że mi się nie spodoba. Nie wchodź mi w drogę. Rzucę mu kopa. Grayson powiedział: nie rób na razie nic. No. Jeśli nie będziesz się strącał, powiem mu, że byłeś bardzo pomocny. Ty tu rządzisz. Szybko załapałeś. Dziś o północy przyjdź do Mrocznych Tajemnic. Powiedz, że cię oczekuję. Proste? Proste, że proste. Mroczne tajemnice. Zrozumiałem. To widzimy się wieczorem, młody. Raczej w nocy niż wieczorem. Tak se mówię, kurwa, świetny odcinek, zacznę. Coś pogadam, jakie trzy słowa powiedziałem i kurwa i tyle, widzowie. Nawet nie chce mi się iść tam spać. Możemy się tutaj do północy przesiedzieć sobie, popatrzeć na Biggie Bossy. I tam. Lada. Huxley mnie oczekuje. Pracowałeś już z nim kiedyś? Nie, współpracujemy po raz pierwszy. Współczuję. Gdy będziesz stąd wychodził, nie będziesz już tym samym człowiekiem. Chodź, zaprowadzę cię. Gdy następnym razem będziemy rozmawiać, będziesz wiedział, o czym mówiłam. Co się dzieje, widzowie? W ekstremalnych warunkach. Znaczy, no domyślam się, że pewnie jakieś tortury są prowadzone. Coś takiego. Fajne przejście? Jest. Normalnie w burdelu takie coś masz? To tutaj właś. Ty nie wejdziesz? Nie jestem na tyle odważna. Trzymaj się tam. Nie, no to pewnie mi się to nie spodoba, zważywszy jak zabili mi brata, prawda? Też na przesłuchaniu i też bardzo niefajnie to zrobili. Więc pewnie wykurwimy Hexleyowi kopa i jebać gwardy królewską, no. Chyba tak, widzowie, będzie trzeba zrobić. Kurwo jebana. Co to jest za pokój? Zgłaszam cię. O, nie fajnie. Bałem się, że się nie zjawisz. Staram się dotrzymywać słowa. Cenna rzecz, choć nie w mojej profesji. Z kim mamy przyjemność? Gdzie moje maniery? Poznaj Flexa. Czynny muzyk Flex. Grupy In Extremo. Flex. Flex. Przywitaj się. Oho, chyba stracił przytomność. No dobra, Marvin. Czas pokazać ci, jak naprawdę wygląda życie. Bierz tę butelkę z wodą i wylej ją na niego. To powinno go ocucić. No dobra. A, bo on ma worek. No, nieładnie. Nie podoba mi się to. Kim jesteś? Czego chcesz? Coś ty mu zrobił. Jeszcze nic. Nawet się nie rozgrzałem. Skoro nasz kolega odzyskał już przytomność, możemy zaczynać. Flex. Wydaje mi się, że wiesz, dlaczego tu jesteś. Im szybciej się przyznasz, tym szybciej skończymy to nasze urocze spotkanie. Przyznać? Do czego? Jestem niewinny! Kim jesteś? Zatroskanym obywatelem. Nie mogłem pozwolić, by ty i twoi znajomi namawiali otwarcie do buntu przeciw królowi. Ale jakie echo było w lewej słuchawce, przynajmniej ja miałem. Ostrzegałem cię. Młody, wali go w mordę. Zaraz sobie przypomnij, o czym tu rozmawiamy. Nie no. Wystarczy, że muszę na to patrzeć. Kwestionujesz moje polecenia? No. Nie, nie wchodzę ci w drogę. Tak jak prosiłeś. W takim razie sam to zrobię. Nie, Marvin. Ewakuacja. Oh. Ale misnął ze trzy razy. Teraz sobie przypominasz? Moja twarz! Pozwól, że odświeżę ci pamięć. Ty i twoi kumple z In Extremo podjudzacie ludzi do buntu. Jakiego buntu? Krytykujemy jego nowe zarządzenie. Ludzie trafiają za nic do niewoli w kolonii. Czyli przyznajesz się? Do niczego się nie przyznaję. Mówię, jaka jest prawda. Sam słyszałeś, młody. On chyba sam nie rozumie, co czyni. Trzeba mu wytłumaczyć. Chcesz mi pomóc?
Nie. No. Jak to mawiał klasyk, nie chcę, ale muszę. Marvin. Marvin. My dobre chłopaki. Już, proszę. Chyba. Powiedziałem ci już. To, ile to będzie trwać, zależy wyłącznie od ciebie. Zadam pytanie jeszcze raz. Czy przyznajesz się do próby wzniecenia buntu na Archolos? Nie! Jestem niewinny! Rozczarowujesz mnie. No nic. Musimy przejść do bardziej przekonujących argumentów. Rozgrzano sztal? Czujesz ciepło? Nie chciałbyś chyba, by ten pręt spotkał się z twoją skórą, czyż nie? Proszę nie! Nie rób tego, błagam! Oj, chyba mi się zaraz omsknie rączka. Oj, a jednak nie. Interwenie. Wystarczy, nie wytrzyma z bólu. Rozumiem, że jesteś ekspertem w tej dziedzinie. Mówiłem ci... Daj mi porozmawiać z nim na osobności. 5 minut. Słyszysz, Flex? Mój kolega chce, żebym wyszedł. No dobrze. Zostawię was na chwilkę. Obiecuję, że niedługo wrócę. Flex, posłuchaj mnie. Obaj wiemy, że nie jesteście do końca czyści. Mój kolega nie przestanie, póki się nie przyznasz. Wierz mi, nie chcę na to patrzeć. Ale ja nic nie zrobiłem! Być może, ale jeśli chcesz opuścić tę komnatę żywy, to zrób, co ci każę. Wytrzymam! Ty może i tak, ale pomyśl o tym, co zrobi twoim kumplom. Myślisz, że wszyscy są tacy twardzi jak ty? Masz rację, przyznaję się! No i wszystko. Trochę mi go szkoda, ale misja zakończona. No i co tam, młody, wykombinowałeś? Flex przyznał się do winy. Co takiego? Czy ja dobrze słyszę? Flex, to prawda? Przyznaję się! A teraz powiedz, kto spiskował? Ja, Flex! Spiskowałem przeciwko królowi! I ktoś jeszcze? Ja! I cała grupa in extremo! No i chuj. Chcę twoje zeznania na piśmie. No i... Pompki rzucił. Da radę? Daj mi chwilę, a potem zrobię, co żądasz. No i dupa. Dobrze, młody. Mamy to, o co nam chodziło. Ja zajmę. Nie chciałem takiego obrotu spraw. Przekaż wyrazy uznania. No ale co, my nie miałem innej opcji wyboru. No dobra, no to misja zakończona. Mogę posłuchać Vlady. Jak ja co widziałem, chyba nie zapomnę. Muszę powiedzieć o wszystkim Graysonowi. No... Aż za dużo się nie zadziało, no 3 razy go kopnął w tego. Po mordzie. 6 razy misnął przy okazji. Aż tak dużo się nie wydarzyło. Przekonaliśmy go, że to świetny pomysł, jednak się przyznasz. No co, będzie pewnie w górniczej kolonii. Chyba, mam nadzieję. Ale no nie miałem nawet opcji innej, żeby coś wybrać i zrobić coś innego, więc... Tak czy siak, była tylko i wyłącznie jedna opcja. Opcja, no tutaj, żeby sprawić, żeby się przyznali. Chociaż bym nie chciał. Chciałem po prostu wziąć misję i zobaczyć, jak ona się potoczy dalej. Czy może będziemy mogli zrezygnować. I powiedzieć, nie no, basta. I zabić na przykład tego zioma. I tego, co torturował. I tamtego wypuścić i powiedzieć, że nie wiem, cokolwiek. Albo na półśrodki, że już nie będą na przykład spiskować. Takiego. Może tylko on pójdzie do pierdla, ale jego grupa zostanie. Chciałem być pośrednikiem i zarobić siano przy okazji. A wyszło, widzowie. Wyszło jak zwykle. Wszyscy w pierdle, dobre chłopaki patrzą na... Kto to postanowił w końcu się pojawić? Dobrze, w końcu jesteśmy w komplecie. Dzięki zwiadowcom z gildii przez ostatnie kilka dni obserwowaliśmy przystań. Mamy dokładne informacje o patrolach, liczbie uzbrojonych wojowników oraz ewentualnych cywilach. Pomimo, że to banda niezorganizowanych łajdaków, to potrafią oni walczyć. Atak frontalny z pewnością przyniósłby zbyt wiele strat w naszych oddziałach.
Ponownie wykorzystamy zasoby gildii i dzięki łodziom zaatakujemy z dwóch stron. Podczas gdy my przypuścimy szturm na główne wejście, strzelcy popłyną na łodziach. A co mnie to interesuje, Winston? A co ja mam robić? Już bałem się, że nie zapytasz. No właśnie, bardzo bym nie chciał, gdybym miał taką opcję. Zwiedzić obóz i poznać wszystkich. Wejdziesz do środka jak gdyby nigdy nic i pójdziesz rozmówić się z Cortezem. Przekażesz mu ten dokument z warunkami kapitulacji. Następnie upewnisz się, że jego głowa opuści kark w momencie, gdy tylko przeczyta ostatnią literę. Jak nie traćmy czasu? Nie trać. Ruszymy do ataku. Gdyby w obozie zrobiło się zbyt gorąco po ataku na Corteza, to spróbuj przeczekać, aż dotrzemy z odsieczą. Powodzenia. Dzięki, dzięki. Idziemy od mam, idę dalej. Nawet Gyros jest pochczą. Gyros ma takie same stanowiska, jak my awansowaliśmy. To nas nie interesuje, ja bym chciał tylko pogadać z Graysonem i prawdopodobnie skończyć dzisiejszy odcinek. Ja tu widzę na 25 minut. W sumie to za bardzo nawet nic nie powiedziałem, ani nie podzieliłem się myślą. No nie było takich kurwa okazji. Ja się mogłem się wpierdalać w połowę dialogów. Jest to spoko, bo wy dzięki temu czytacie sobie dialog, jakby słyszycie też co ja mówię, tak? Dla mnie to trochę trudniejsze, bo ja muszę czytać dialog, myśleć co powiem i to powiedzieć. Trochę ciężej idzie wtedy słuchanie, co oni faktycznie mają, mieli do powiedzenia i co powiedzieli. Natomiast czasem tak robię, żeby dla widza było bardziej, lepiej było dla widza. To wszystko. No, ale dzisiaj jakoś tak chciałem też się posłuchać dialogu, co tu dzieje. Richard, nie, Grayson, słuchaj. Wracając do sprawy z In Extremo. Oddajemy misję. Coś nowego? Wraz z Huxleyem przesłuchaliśmy jednego z członków grupy. Przyznał się do winy i wyjawił swoich współpracowników. Huxley organizuje ich aresztowanie. Sprawiłeś mi ogromny zawód, chłopcze. Zrobiłem to, czego ode mnie oczekiwałeś. Sam mówiłeś, żebym udał się do Huxleya. Mówiłem, żebyś udał się do niego. Jeśli wszelkie inne metody zawiodą, bo jego metody wymuszania zeznań zawsze sięgam w ostateczności. Wyraźnie to podkreślałem. Wiesz w ogóle, kim jest ten człowiek? Wiesz, jak do mnie trafił? Nie, ale może było. Huxley był jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi na kontynencie. Napady, kradzieże, porwania dla okupu. Facet był w tym dobry. Póki nie popełnił jednego błędu. Źle dobrał ekipę do swojego kolejnego skoku. I wpadł w moje ręce. Dałem mu ultimatum. Albo wykorzysta swoje zdolności dla korony, albo zginie w przeciągu następnych 15 minut. Chyba nie muszę mówić, co wybrał. Pracuje dla ciebie zawodowy bandzior, a próbujesz się pozbyć grupki muzyków? Grupa muzyków może mieć bardziej szkodliwy wpływ na społeczeństwo niż bandzior, którego i tak wszyscy potępiają, nawet bez interwencji ze strony korony. Nie wspominając już o tym, to jest nawet że mądre. Prosiłem cię o kwestionowanie moich decyzji. Teraz zejdź mi z oczu. Daruję ci całą sprawę, bo koniec końców problem został rozwiązany. Ale nie zapomnę o twoich metodach. Słuchaj mnie, Grayson, kurwo jebana. Rozkazy. Będziesz miał okazję się zrehabilitować. Pitos. Żadnego jestem pitosu? Jestem gotów na kolejne zadanie. Jeśli tym razem mnie rozczarujesz, nasza umowa przestanie obowiązywać. No jak money? Zapewne wiesz, no siano? Flota królewska od jakiegoś czasu leży na dnie morza. Coś słyszałem na ten temat. Wiesz, że przegraliśmy. Nie wiesz dlaczego. Nie jestem wojskowym, ale przypuszczam, że mieli lepsze statki. I podobnie jak większość jesteś w błędzie. Z bezpośrednich zeznań świadków wynika, że przyczyną porażki były decyzje admirała Anskara. Pamiętam przechwałki tego idioty. Te jego chełpienie się, że pokona orków w godzinę. W końcu, co te zwierzęta mogą wiedzieć o żegludze? Dzięki jego ignorancji królestwo pozostało bez okrętów. I dlatego czeka cię podwójne zadanie. Z jakiegoś powodu miejska stocznia przestała funkcjonować prawidłowo. Pomimo rozkazu jak najszybszej odbudowy floty, pracownicy nie ukończyli jeszcze żadnego okrętu. Cała sprawa cholernie zalatuje mi sabotażem. Masz sprawdzić, czy moje podejrzenia są słuszne. A druga część zadania? Wygląda na to, że Anskar żyje i ukrywa się gdzieś na Archolos. Masz go znaleźć i przyprowadzić do mnie. To już będzie pewnie cięższe.
Oj, to już w ogóle będzie cięższe. Od czego mam zacząć? Cięższe. Od rozmowy z Huxleyem. Pracował nad tym ostatnio. Zapozna cię ze wszystkim, czego do tej pory się dowiedział. Dobra. Czy ty mnie podpuszczasz? Ostatnim razem nie byłeś no, rady właśnie. Naszej współpracy. To też. Tym razem jego wątpliwe metody nie będą stanowiły problemu. Dzięki jego ustaleniom szybciej załatwisz sprawę. Szukaj go w porcie. Będzie się gdzieś tam kręcił. No dobra. Mamy te kilka misji. Te kilka misji dokończymy sobie w następnym odcinku. Ja dzisiaj się żegnam. Dzisiaj krótki odcinek. Praktycznie nic nie powiedziałem w dzisiejszym odcinku. Mam wrażenie, że tylko usiadłem i byłem jak robot. Klikałem kilka dialogów. Pip, 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 pip. Kurwa, misja zrobiona. Ale jest 3:46, a ja sobie dzisiaj tylko chciałem nagrać szybko odcinek i spierdalam się kąpać i pewnie jakoś wejdę. Więc tyle widzowie. Dzięki, zostawcie lajka, komentarz, suba, wpadnijcie na Twitcha, tam streamuję i proste, że nagrywam tu i nagrywam też na innym kanale, który możesz zobaczyć, link w opisie, gościu. Siemalski.